Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Michał Wolfram, a dzisiaj znowu jesteśmy w klockach. Setup może trochę inny, ale nie jestem jeszcze pewien jak do końca to wyjdzie wszystko. Dalej oczywiście nie słyszycie odgłosów z mojego komputera, bo nie mam zainstalowanego Soundflowera. To jest świeża maszyna, niedawno dopiero co zainstalowana, więc myślę, że może tutaj wyglądać to wszystko trochę inaczej. Przed chwilą nagrałem testowy klip, też w 1080p i wyszedł całkiem nieźle, dlatego zdecydowałem się przytargać tutaj tego gruchota, który teraz przede mną stoi i udaje, że nagrywa mój głos, więc może być jakiś plus całego tego zajścia. Po ostatnim odcinku nie zrobiłem nic, co jest rzeczą może trochę złą, dlatego że jesteśmy jakby w tym samym momencie. Ale też dobrą, dlatego że widzicie wszystko, co tutaj się dzieje i nie za bardzo się wszystko jakoś zmienia. Dobrze, więc spróbuję wziąć sobie wędkę i pójść na łowienie rybek. Już i tak się robi zmierzch. Mam nadzieję, że kotek nie pójdzie do mojej drugiej łódki. Tej, którą zostawiłem jakiś tam kawałek stąd. Raczej nie, raczej to nie grozi kotkowi. Całkiem fajnie się łowi te ryby. Nie wiem, czy tak było od zawsze. W każdym razie, opatrzcie, zuwiłem sobie name taga. I to jest ciekawe, ponieważ name taga niestety... Nie wiem, jak mogę name taga nałożyć na zwierzątko. Aha, najpierw muszę nałożyć na tego name taga nazwę. A to się robi w Anvilu. Więc będę musiał się udać do kopalni, żeby trochę pokopać. Dwie rybki i idę do domu. Albo dobra. No jedna niech będzie, no bo patrzcie, już się robi zmierzch, więc no trzeba już się powoli fatygować. Nie wiem, co to była za rybka, czy to była rybka ta, którą kotki lubią jeść, czy ta rybka, której nie do końca lubią jeść. Zobaczymy. Hey, base entrance. Wbijemy do środka. Zobaczymy, czy kotek już podążył za mną. Kotek jest. Super. No to lecimy sobie coś tam ugotować. W sumie ten anvil by mi się dosyć bardzo przydał, bo patrzcie, szufelka jest w bardzo słabym stanie. Motyka, jeszcze trochę jest motyki, ale też wędka jest w słabym stanie. Surowy rybek mi się złowił, ale chyba kotki lubią suche, nie jestem pewien. Teraz sprawdzimy, czy kotki lubią te. Lubią kotki. Okej, drugiego już kotek nie chce. To w sumie dobrze, bo pójdzie do naszej rezerwy, a tą rybkę może zostawię sobie dla siebie. W sumie w realu też lubię rybki, więc czysta przyjemność. A tego zostawimy, zobaczymy, czy kotki go jedzą. Posortujemy sobie trochę ten piach. Ciach, ciach. Fajnie działa ta modyfikacja, bardzo mnie to cieszy. I będziemy musieli zrobić coś z koblem, bo kobla mam tutaj trochę dużo i powoli zaczyna się zapełniać ta skrzynka. Zobaczymy, jak tam z razem stoimy, czy jesteśmy w stanie. Tak, kotek sobie siedzi i kotek się nie za bardzo chce ruszyć. Dobrze, to następnego dnia idę się przespać. Zobaczymy, czy będziemy w stanie zrobić anvil, kowadło. Bo to jest dosyć przydatna rzecz, którą nie wiem, czy będę w stanie zrobić. Okej, mamy nowy dzień. Zobaczymy, czy tam są jakieś potworki. Raczej wygląda na to, że nie ma nic wielkiego tam na zewnątrz. To zobaczymy, jak tam plony. Wezmę sobie już motykę, przygotuję i idziemy zobaczyć na plony. O, dużo się tutaj porobiło. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzięki temu będzie dużo jedzonka na czasy kopalniane. W sumie powinienem sobie zrobić większą tą plantację. O, już idzie tutaj łucznik. Gdzie jest moja siekiera? Jest moja siekiera. A co z łucznikiem? Jest gdzieś tam, jest. Zakamuflował się. I to jest właśnie problem takiej bazy zakamuflowanej, ponieważ w takim gęstym środowisku potem te szkieletony atakują o wiele łatwiej, im jest bardzo łatwo atakować. Ja mam bardzo ciężko do niego dotrzeć potem. Więc jedyne, co mogę robić, to mogę po prostu się kitrać z tymi ziemniakami i próbować go jakoś zlikwidować. Kotek, to nie jest zabawa dla dzieci. Jak go można podejść? Spróbujmy tak. No i szczela sobie w najlepsze. A mi się zdrowie nie odbuduje, bo znowu do ziemniaków ubyło. A nie wiem, czy creepery, jak są tutaj w wodzie, to czy nie niszczą terenu, właśnie będąc w wodzie. Nie jestem tego do końca pewien. I nie jestem do końca pewien, czy chciałbym się o tym przekonać. Dobra. I widzicie, tutaj znowu jest wyjście, tak jest. Będę musiał coś tutaj z tym zrobić, jakoś tą bazę. Albo zrobić tutaj jakieś takie wgłębienie czy coś. W jakiś sposób chciałbym to dalej kamuflować, no bo nie jestem pewien, czy bym chciał to kamuflować, czy nie. Może bym już tego nie chciał kamuflować, to bym wtedy to musiał wtedy zlikwidować, zniszczyć. I wtedy dałoby się ładnie przechodzić. Trespassing ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Okej, to zaplantowane. Jeszcze marchewy. Marchewy przez bardzo długi czas mi tam pomagały w moich wędrówkach. Zawsze sobie nosiłem marchewy. Jak płynąłem na bagna. Na bagna też pójdziemy na tej serii oczywiście. Muszę wam pokazać, bo tam jest całkiem fajna miejscówa.
Nie wiem, co zrobimy z kotkiem. Może jak mi się uda kotka zwerbować do łódki, to popłyniemy razem i będzie całkiem sympatycznie. Ale w każdym razie... Aha, tak, jeszcze zbiorę tamte zboża. Tamte zboże, czy tamto zboże. Tamto zboże. I jeżeli się kotka uda zwerbować do łódki, to wtedy popłyniemy sobie na bagna. Okej, skoczę teraz zobaczyć, czy da się zrobić anvila przy moich wystarczających zbiorach, czy będę musiał udać się na mining. Mam 19 żelaza, a jak się robi anvil? Teraz zobaczymy. Tu jest fajnie, bo dodali crafting, instrukcję craftingu. Nie muszę już szukać po wyszukiwarkach, w jaki sposób robi się anvil. Tutaj chyba się powinno dać wyszukać, nie? Anvil. Nie widzi go. Czyli że co, nie ma w tym Minecrafcie anvila? Czy on się inaczej nazywa? Sprawdzę jeszcze w wyszukiwarce. Aha, 3 razy 9 to 27. To raczej mi nie starczy. Nie starczy mi tego żelaza. Sprawdzę jeszcze u mnie w zbiorach. No nie, absolutnie mi nie starczy żelaza na zrobienie kowadła. Więc będę musiał się udać do kopalni i tam trochę pokopać sobie żelaza. Wezmę trochę więcej ziemniaków. Kotka zostawię tutaj, żeby nic mu się tam nie stało, bo w kopalniach bywa rozmaicie. Rybkę też zostawię. To pójdzie do specjalnej skrzynki, którą zaraz zrobię. Będą dary od kotka. Może gdzieś mam jeszcze tabliczkę. O, są tabliczki, super. Będzie specjalna skrzynka. Dam ją sobie gdzie? Tutaj chyba. I podpiszę. Od kotka. To jest od kotka. I jeszcze od kotka dostałem jedną rzecz. Czy ją wrzuciłem już tutaj? Nie no, jestem naprawdę okropnym człowiekiem. Wrzucimy. Tutaj są od kotka rzeczy, które dostałem. Rano się budząc. I to damy do tych rzeczy bardzo ważnych. I w sumie tyle nam wystarczy, żeby pójść kopać. Kotek sobie siedzi. Siedzi, okej. Sprawdzę, czy jeszcze może to żelazo się przepaliło. Nie, nie ma nic przepalonego. Okej, no to idziemy kopać. I lecę do wejścia do kopalni. Tutaj jest moja kopalnia. Ona jest taka dosyć po mojemu rozbudowana. Czyli w pewne się miejsca wchodzi, w pewne miejsca się nie wchodzi. I co, tutaj się wchodzi? Tak, tutaj się jeszcze schodzi w dół. To jest akurat kopalnia bardzo taka chaotyczna. Zwykłem budować różne kopalnie, bardziej mi chaotyczne, ale tutaj akurat się dokopałem do cave'a, więc możemy trochę sobie pokejwować. Okej, okay. I czy gdzieś mamy tutaj żelazo? Chyba raczej wszystkie pozbierałem. Tam gdzieś jest nowa kopalnia, taka specjalna. Może tam nawet są diamenty. O, jest żelazo, super. I tutaj wygląda na to, że to było jedyne żelazo, które miałem. Gdzie jest tamto temporary base? To jest taka specjalna baza. Jak nazwa mówi, tymczasowa. I ta baza tymczasowa powoduje błędy w nagrywaniu. Jesteśmy tutaj po powiedzmy 2 godzinach od zakończenia nagrywania poprzedniego odcinka. I podziało się dużo, ale odcinek stał się częściowo fantomem, ale całe szczęście znalazłem go. To znaczy jego szczątki. Otóż zakończyłem jakby nagrywanie odcinka, natomiast program nagrywający nic nie zwrócił. Ani nie zwrócił pliku, ani nie zwrócił okienka z podglądem. Po prostu totalna cisza w eterze. I dopiero teraz doszedłem do tego, gdzie znajduje się plik z tą częścią odcinka. I jestem dokładnie praktycznie w tym miejscu, w którym nagrywanie zostało przerwane. I w tym odcinku stało się również, jak do tej pory, jakby do tej części odcinka, stało się dużo rzeczy, to w tej drugiej części stało się jeszcze więcej. I wielka szkoda, że nie znalazła się teraz reszta tego odcinka. Ale, żeby nie biadali za dużo, tutaj wykopałem trochę żelaza. Żelazo wykopałem też w innych miejscach dosyć dużo. Tak, zrobiłem anvil. Tak, mam już iron pickaxe napełniony, naprawiony. Motykę tak samo. Łopatkę nie wiem. Chyba się zniszczyła całkowicie. Ale mam coś lepszego. Idziemy sobie tędy. Chwila. Idziemy sobie tędy. I tutaj jest ten drugi korytarz. Tutaj znowu było żelazo. A tutaj były diamenty. No po prostu... Nie tutaj. Tutaj. Po prostu niesamowita sprawa. Jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, że udało mi się wreszcie je tutaj znaleźć na tym serwerze. Zawsze pierwsze diamenty to jest bardzo duża radość i bardzo duży sukces. I tak, co mi się jeszcze tutaj udało zrobić? Naprawiłem te wszystkie jakby sufity, które blokowały mnie podczas podskakiwania na tych schodkach. Dzięki czemu mogę teraz szybciej dotrzeć na górę i szybciej dotrzeć do bazy. Kotek się tutaj plątał. Więc kotka usadziłem spokojnie w mojej bazie. Teraz znowu go usadziłem w innym miejscu. Natomiast co udało się zrobić z kotkiem?
to zaraz zobaczycie, będziecie pod wielkim, wielkim wrażeniem. A mianowicie, znalazłem gdzieś nametaga i za pomocą Anvila napisałem nametaga kotkowi. Jak wiecie, mój kotek w realu się nazywa Katalina, a kotek w klockach... Big Sir. Może być. I pokażę wam tak. Tutaj znalazłem diaksy. 4. Jest jeszcze trochę żelaza. Żelazo jest gdzieś tutaj w przepalarce. Nie, już się przepaliło. Fajnie. To mnie bardzo cieszy. Kotek już się tutaj gdzieś usadza na skrzynkach. I żelaza mam w tej chwili 22 sztuki, co nie jest taką bardzo małą liczbą. Natomiast będę jeszcze kopał, bo trzeba jeszcze więcej do żelaza mieć. Tu jest mój anvil, który jest w całkiem dobrym stanie. Trochę połowiem rybek i tak ten odcinek chyba zakończyłem, nie jestem pewien. Ale najprawdopodobniej tak. Aha, i coś jeszcze się dowiedziałem. A, nie wiem, czy to już widzieliście, czy nie. Tutaj okazało się, że to wyjście było otwarte. To poprawiłem, zamknąłem to i będę tutaj w przyszłości robił sticky pistony. A może nawet teraz uda się jakiegoś sticky pistona zrobić. Chciałbym, żeby były tutaj 3 sticky pistony. Chwila, no zobaczymy, ile tutaj ich będzie potrzeba. Potrzeba będzie tych pistonów 6. I to raczej nie będzie takie proste do zrobienia. Okej. Okay. Zrobimy 6 sticky pistonów. Elegancko. Super. To mnie bardzo, bardzo cieszy, ale trzeba będzie podwyższyć sufit. Więc idziemy zrobić te sticky pistony. Może się nam jakoś to uda jeszcze w tym odcinku zrobić. Byłbym bardzo zadowolony. I pod dużym, dużym wrażeniem, jak to się mówi w moim uniwersum. Potrzebne nam będzie to i będzie nam potrzebna również, będą nam potrzebne deski, trochę drewna właśnie. I chyba to wszystko, jak chodzi o sticky pistony. A nie, trzeba jeszcze kobla. Tak, to jest chyba jedyna pożyteczna rzecz, do której przydaje się kobel. Więc idziemy sobie zrobić te sticky pistony. Zobaczymy, czy będę w stanie je zrobić. Od tak z pamięci. Tu chyba będzie to, a tutaj to, tak? Ja w drugą stronę. Jest! Udało się. No to w takim razie trochę tych pistonów więcej zrobię. Dobra, jest tego tyle. I teraz idziemy po naszego slajma. Ha! Zostaną mi jeszcze 3 slajmy, co jest niezwykłym osiągnięciem w moim wydaniu, że po raz pierwszy mi starsza mam. I teraz będziemy jeszcze robili dźwignię. Tu gdzieś patyki są zapewne. Ja bym chciał bardziej zrobić batona. Jak się go robiło? Chyba ze stołu zwykłego. Chciałbym mieć takiego tugla, wiecie, że sobie wyjeżdżam, po prostu klikam sobie przy jednym miejscu, otwiera się, klikam sobie przy drugim, zamyka się i to by było super. O! Super. Mam batona jednego, mam batona drugiego i chyba sobie będę oglądał Mamba, żeby zobaczyć, w jaki sposób zrobić tugla redstone'owego, bo to jest całkiem fajna rzecz i zależałoby mi na tym, żeby w ten sposób to kontrolować. Ale najpierw spróbuję te pistony sobie zainstalować. Bo tak czy inaczej one muszą być w jeden sposób zainstalowane. W sumie jest teraz noc, to się prześpię, a rano wezmę kotka i pójdziemy to montować. Okej, kolejny dzień, ładnie się tam zrobiło na zewnątrz. Bierzemy kotka, chodź kotka. Idziemy sobie zrobić pistony. Aha! W sumie potrzebowałbym jeszcze mieć łopatkę, bo nie jest fajnie rozwalać ten dirt łapką. Byłoby to trochę takie śmieszne i niepotrzebne. I tak będziemy ją sobie mogli potem naprawiać w anvilu, z którego bardzo, bardzo się cieszę. Nigdy tak naprawdę nie miałem anvila w klockach. Więc to jest też dosyć duże osiągnięcie jak na mnie. Ciekawe, kiedy wszedł anvil. Może w 1.4.7, może w 1.2.5. Ale w każdym razie ja jestem minecrafterem takim, powiedzmy, z przedziału 1.0.0. Tak góra 1.1. To jest taki mój czas, jak gdyby mojej nauki o klockach. Potem jak gdyby się ta nauka trochę zatrzymała, bo cisnąłem na serwerach i stawiałem komputery w Minecrafcie. I to była moja taka jedyna działalność klockowa. Więc okej, idziemy sobie tutaj zrobić te pistony. Zobaczymy, jak w ogóle to wszystko wyjdzie tutaj. Trzeba je zrobić chyba gdzieś dalej, żeby mogło się ładnie wsuwać ten szczyt. Tu jest to drzewo. Przydałoby się je mieć przynajmniej tutaj. Coś trzeba będzie tutaj potem nadbudować. Pomyślimy nad tym. Wiecie co? Postawię tutaj roboczo dirta i do tego dirta podczepię te pistony, bo one oczywiście potrafią się podłączać od góry i od dołu. Aha! Okej, okay, to w takim razie tak zatarasuję, żeby to się wysuwając tutaj zamykało. Dobrze. To wygląda, że jest ok. Teraz potrzebuję to jakoś połączyć. Zastanawiam się, od której strony. Chyba od tej, gdzie jest tutaj kobel, bo tutaj jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to prześwitnie po prostu do zewnętrznego obszaru. Będę tutaj potrzebował się dostać też. W sumie powinienem to oświetlić,
bo nic nie dowiedziałem. I w sumie powinienem też zrobić więcej pochodni. Zawsze mi wszyscy mówią, żebym sobie podkręcił po prostu jasność, a ja wolę po prostu Minecrafta traktować tak, jak został gdyby od początku stworzony. Czyli jak jest ciemno, to jest ciemno i nic ci do tego. Tutaj jest ta jedna kratka, tu jest dirt, a tłoki są tutaj. Tłoki. Pierwszy raz mówię tłoki, ja nigdy nie mówiłem tłoki, zawsze były pistony. Okej, okay, wygląda na to, że gdzieś tutaj są te pistony. Przewieszę sobie tą pochodnię. Kotek, podasz pochodnię? No sam sobie wziąłem. Pochodnię wziąłem sobie sam. Okej, okay, i tutaj są te trzy pistony. Więc tutaj sobie mogę postawić. Poprawić redstone? Nawet może po jakimś koblu, albo... Zastanawiam się po czym. Mogę zrobić... Nie, w sumie po koblu mogę zrobić, bo kobla mi nie żal. Redstone'a mam przy sobie i spróbujemy je odpalić. Trzeba będzie zrobić to z repeaterami. Teraz jak się robi repeater? Będę musiał iść chyba do tego dużego crafting table'a. No rzeczywiście, będę musiał iść do dużego crafting table'a, bo w tym małym mi się to nie pokaże. No to idziemy. Trochę tych sticky pistonów trzeba będzie zrobić. A ja to tymczasowo zatarasuję koblem, żeby mi nic tutaj, podczas gdy ja będę ewentualnie coś tutaj planował, nie przyszło i nie zrobiło mi akuku. Mogę to tak zrobić, wtedy będę widział, co się dzieje z moim tłokotunelem. A z drugiej strony nic mi tutaj się do tego tunelu nie dostanie. Więc idziemy sobie dalej. Huh, nie mam repeatera możliwości zrobienia. Może powinienem zrobić czerwoną pochodnię i wtedy będę miał dodatkową recepturę odblokowaną, recypa. Nie. Ale na pewno ona się przyda, bo będzie działała jako odwrotka. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Ok, czyli muszę mieć stone'a, dusta i dwie pochodnie. Ok, nie wygląda to źle. Możemy sobie na takie coś pozwolić. Tyle powinno wystarczyć. O kurczę, teraz nie mam redstone'a w ogóle. No to się dorobiłem. Będziemy musieli lecieć znowu do kopalni, trochę pokopać. Ale od tego są klocki, żeby trochę pokopać, trochę się pokrzątać w kopalni, a potem robić wspaniałe rzeczy poza kopalnią. Kopalnia to tylko półśrodek. Bez pochodni się nie obejdę, bo totalnie nic nie widzę. Słońce mi świeci w oczy, bo jestem jeszcze w takim miejscu, gdzie słońce o tej porze dnia dosyć mocno świeci. Mam taki niesamowity zwyczaj stawiania komputerów przed oknami. I potem mi słońce świeci centralnie w oczy, znaczy prawie centralnie. Musimy skoczyć po węgla i zrobić pochodnię. O, kotek chce gdzieś znowu iść. Widzicie, właśnie po to był ten dok robiony. To był jego cel. No i mam pochodnię i zrobimy trochę teraz wreszcie, znaczy pochodnię, mam węgiel. Pochodnie będą potem. Bez węgla nie ma pochodni. Tyle powinno wystarczyć. Te pistony możemy dać do skrzynki z ważnymi rzeczami. Czy jeszcze coś tutaj potrzebuję zrobić? Odłożyć węgla. Chociaż mam go tutaj dosyć dużo, to jednak trzeba też o niego dbać. No i okej, zaraz sprawdzimy, jak się to wszystko tutaj zachowa. Dobrze, no i wszystko widzę. I teraz potrzebuję zrobić to jeszcze przedłużenia, żeby zapiąć ten redstone akurat. Repeatery, redstone i cały ten migający staw. O, i nawet jest żelazo, jak ja się cieszę. Przyda się. No i jest wysunięte, superancko. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Widzicie, taka prosta instalacja, a tak cieszy. Teraz wypadałoby przejść się do kopalni i znowu pokopać redstone'a. Gdzieś go znaleźć, bo redstone też nie jest taki trywialny do znalezienia, jak się może wydawać. To znaczy po kilku dniach, czy tam dniach takich 24-godzinnych spędzonych w kopalni, to rzeczywiście można go mieć dosyć dużo, ale przed to tak nieszczególnie. No, mam nawet jeszcze pochodnie. W sumie to te pochodnie mógłbym jakoś disassemblować, gdyby tak się dało, i bym wtedy miał proszek. Zobaczymy, w jaki sposób da się w klockach zrobić stół do disassemblingu. Może się da. W sensie, może ten stół będzie w stanie nam te pochodnie rozmontować na mniejsze elementy. Jednak się pomyliłem, jednak coś takiego w klockach nie istnieje. No byłem pewien, że właśnie w tej wersji już jest takie urządzenie, które pozwala itemy tak jak są kraftowane, to dekraftować, jakby rozbrajać na czynniki pierwsze. Myślałem, że takie coś istnieje. Jest jedynie stone cutter, stół tego kartografa, smoker. Nie, nie istnieje coś takiego w ogóle w klockach. No cóż, w takim razie musimy udać się do kopalni i pokopać tego redstone'a. Jak to masz, kotek? Kotek chce płynąć. Na razie nie będziemy płynąć, kotku. W jaki sposób kotka wyciągnąć z łódki? Okej, okay, czyli da się wyciągnąć kotka z łódki, po prostu tą łódkę niszcząc, wtedy kotek się nie niszczy, a łódka się niszczy. Kotek dostanie rybkę i na tym miejscu chyba powoli odcinek będziemy kończyć. Kotka tylko zaprowadza w bezpieczne miejsca. Tak działa kotek. I na tym miejscu kończymy drugi odcinek z klocków. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego odcinka.